Szczęść Boże, coś wam powiem. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. To słowa Jezusa. Ja jako elektryk z wykształcenia coś tam o świetle wiem. Na pewno musi być odpowiednio dostosowane, żeby nie raziło w oczy, ale też, żeby nie było zbyt słabe. Potrzebne jest do normalnego funkcjonowania. Ciemność także jest wskazana, ale tylko po to, żeby regenerować się. Ciągłe życie w ciemności może prowadzić do ślepoty. I wtedy możemy wiele rzeczy przeoczyć. Chrystus, mówiąc o sobie, że jest światłem, wskazuje na swoją misję. Ma pokazać człowiekowi, co musi zmienić w sobie, żeby dojść do celu, jakim jest wieczne zbawienie w Królestwie Bożym. Taka jest właśnie zależność, że im bliżej źródła światła, tym więcej widać szczegółów, których nie dostrzeżemy w mroku. Im bliżej jesteśmy Boga, tym więcej widzimy swoich niedoskonałości. I kolejna wskazówka z ust Jezusa to mowa o słowach. Kto słyszy moje słowa, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma sędziego, słowo. Kluczem do zrozumienia jest właśnie słowo zachować, phylaso, które oznacza strzegę, czuwam, odbywam straż, mam się na baczności, trwam. Bo przecież zachować czy obronić oznacza jakieś niebezpieczeństwo, któremu powinniśmy stawić czoło. Wtedy też pokażemy, że wysilając się, próbujemy uratować dobro. Taka postawa sprawi, że uniknie się sądu. Sąd nie jest przeznaczony dla tych, którzy starają się żyć Bożą nauką, choć nie zawsze im wychodzi. Słabość nie zostanie osądzona. Osądzana będzie pogarda i odrzucenie tego Bożego Słowa. To pewna nienawiść do dobrej drogi życia, która zmusza człowieka do zmian, ale on ich unika. Ten, co nie chce iść za Zbawicielem, sam siebie popycha przed oskarżające słowo, którego nie przyjął. Pamiętajmy jednak, że samo usłyszenie słowa jeszcze nie prowadzi do wiary. Ono wskazuje dopiero kierunek. Przyszliśmy na świat i żyjemy tak, jak tylko potrafimy najlepiej. Czasami udaje nam się w dążeniu do doskonałości i świętości, czasami jednak upadamy i grzeszymy. Wtedy daleko nam od ewangelicznego naśladowania Jezusa. Syn Boży przychodzi do nas, aby nie sądzić, ale nas zbawić. W dużej jednak mierze to od nas zależy, czy damy możliwość, aby Jezus pojawił się w naszym życiu i dał nam szansę na zbawienie. Ważny jest ten gest zwrócenia się do Niego, aby to On dał nam to, co chce przekazać z miłości do każdego z nas.